Wszyscy się buksują, jak widzę. Mam kolegów, który jeden założył, drugi założył, trzeci. Dwóch ma problemy. Jednemu tylko chodzi, mnie chodzi, tylko ja nie grzebę, nie dotykam. Tak naprawdę to się wszystko bardzo prosto reguluje, tylko trzeba wiedzieć jak. Trzeba wiedzieć po prostu, jak ta krzywa mniej więcej, ty mi pomogłeś tam troszkę. Krok do przodu i wkraczamy w nową epokę. Bardzo cicha, szok. Słychać tylko powiew wiatru. Każdemu polecam pana Marcina, żeby znalazł się w takich rękach opiekuńczych i prawdziwych. Bo dzisiaj są ciężkie czasy i można się nadziać. To, co mówią w telewizji, to też mówią prawdę. Tak. Ja jestem bardzo zadowolony i dziękuję ślicznie. Dziękuję. Witam, witam. Dzisiaj jesteśmy u pana Janusza, przy jego stole, przy swojskim jedzeniu. Pan Janusz jest jedną z pierwszych osób, która zakupiła pompę Thermateca. Dzisiaj porozmawiamy z panem Januszem na temat, jak ta pompa tego pana Janusza pracuje. Tu muszę powiedzieć, że pan Janusz bardzo dużo czasu spędza na analizowaniu pracy tej pompy i opowie nam dzisiaj kilka fajnych ciekawostek, jak ta pompa działa i jakie ma spostrzeżenia. Panie Januszu, proszę mi powiedzieć, co zadecydowało, że pan właśnie kupił pompę na propan? No tak naprawdę to pan. Bo był pan przekonujący, bo panu zaufałem i pan mnie nie wyprowadził w maliny. I dzisiaj po wrzesień, październik, listopad, prawie grudzień, po 3 miesiącach mogę powiedzieć, że to była decyzja w dziesiątkę. A co, na jakiej podstawie pan tak uważa? Co się takiego wydarzyło? Rozważałem dużo możliwości, jaką pompę założyć, jeśli chodzi o markę, jeśli chodzi o rodzaj pompy, czy split, czy monoblok, czy pompę ziemną. No w moim przypadku mam kaloryfery, więc pompa głębinowa odpadła. Czy to ta w pionie, czy w poziomie, niskotemperaturowa nie miała stanu bytu tutaj u mnie. Musiałem mieć pompę wysokotemperaturową. Pan powiedział, że ta pompa robi do 75 stopni. I to dużo mnie przekonało. A jak z doświadczenia faktycznie dobrze grzeje ta pompa? Grzeje tak, powiedzmy, że na dzień dzisiejszy nie było jeszcze, było minus 7 najniżej i do tej pory jest wszystko bajka. Cieszy mnie to, że mam jedną tylko grzałkę, chyba 2000 W. Gdzie koledzy mają 3 grzałki po 3000 W. Pompa dla mnie, w moim przekonaniu, jest po to, żeby nie czerpała 1:1, tylko żeby 1 zabierała mojego kilowata, a oddawała do 4. Taką wiedzę zdobyłem na przestrzeni kilku miesięcy, bo sytuacja się taka zrobiła z tym węglem, że musiałem wypier mój piec dobry i ratować się, żeby nie spalić powiedzmy 4 ton, czyli 12 tysięcy w roku. No tak. Węgla. To jest fakt. No. Zakup nowego pieca na pelet ponad 20 tysięcy. Tak. To na peletu prawie 3 tysiące. Spaliłbym 5. Tak. Bo pelet ma małą kaloryczność, do 18 tysięcy kilokalorii. Ja paliłem węglem 28-29. KGM, sobianek lew, wydaje mi się, że to mistrzostwo świata, ale cena. Tak. A jak już jesteśmy przy cenie, to proszę mi powiedzieć, bo wspomniał pan, że 12 tysięcy kosztował pana węgiel. I 12 tysięcy nowy piec piątej klasy, bo ja miałem trzeciej klasy, mimo że miał 12 lat, chodziła bajka, ale niestety. Tak. I mi się przypomniało takie zdarzenie, bo jak właśnie podejmowaliśmy decyzję o kupie tej pompy, to pan chciał ten piec swój zostawić. Tak. On miał zostać. Tak, bo to był piec Noconia z Katowic, strzeladzi dokładnie. Super piec. 25 kW na ten dom, 210 metrów. Jak już mówimy to tak, żeby wszyscy wiedzieli. I byłem bardzo zadowolony z tego pieca. Ja paliłem 3,5-4 tony węgla w przeciągu roku. Tak. No. Na co spowodowało, że, bo ten piec miał zostać, a faktycznie jego w tej chwili nie ma, to co się wydarzyło? I tak byłem zdecydowany, bo się bałem, mówię, ja nie znam pompy. Ta pompa w Polsce nie jest od 30 lat jak w Szwecji czy gdzieś w innych krajach. To jest u nas świeży temat. Wszyscy się buksują, jak widzę. Mam kolegów, który jeden założył, drugi założył, trzeci. Dwóch ma problemy. Jednemu tylko chodzi, mnie chodzi, tylko ja nie grzebę, nie dotykam, jest fajnie. Spowodowało to, w momencie, kiedy przyjechała grupa, był jeden Ukrainiec, taki łebski facet,
drugi bardzo fajny, grzeczny też Polak i trzeci elektryk Ukrainiec. A ja całe życie na budowie, na zachodzie. 14 lat w Rzymie, w Hamburgu 3-4 razy, w Wiedniu w sumie jest 2 lata i w Warszawie 3 lata na budowie. Wykończanie wnętrz, hydraulika, elektryka, wsio. Więc mam pojęcie, powiedzmy, na temat, jak to, z czym to sieje. I wasi chłopcy przyjechali, jak zobaczyłem, jak się rozłożyli ze sprzętem, miłoki, z górnej półki, zobaczyłem, wniosłem tą pompę, wjechaliśmy, bo niestety 170 kilo, to trochę jest. Jak zobaczyłem tą pompę, to, co oni mają, to na drugi dzień, jak przyjechali, to już wziąłem ich na kawę i mówię, chłopcy, zmiana decyzji, wypierdolę to dziadostwo stare z tamtej epoki, zostaje tylko wasze. Bardzo dobra decyzja. Puste pomieszczenie, parę rzeczy w środku i tak bym musiał wypieprzyć tamten piec. Stary, kmierdzący, trzeba było go czyścić, wyrzucać popiół, więcej powietrza, mniej powietrza, lepiej spala, gorzej spala, żona też miała dość. Tak. No, a teraz nikogo nic nie interesuje. Tam jest z tyłu ten termometr, ja tylko rano patrzę 23. Spędził pan dość sporo czasu, żeby wyregulować sobie tą pompę pod siebie. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to się wszystko bardzo prosto reguluje, tylko trzeba wiedzieć jak. Trzeba wiedzieć po prostu jak ta krzywa mniej więcej, ty mi pomogłeś tam troszkę. No bo niestety, no ja tego nigdy nie miałem, ale bardzo prosto się reguluje. Żeby dodać więcej, to jest tylko krzywa grzewcza bierze wartości z tego szczujnika na zewnątrz. Tak, i ona po prostu względem tego, jaka temperatura, czy jest niżej, stopień, czy 10, czy wyżej, ona jest na bieżąco i reguluje sobie temperaturę wody, daje większą, mniejszą. Tak. I my sobie musimy tylko dopasować tą temperaturę na krzywej grzewczy do tego, jaką chcemy mieć w pomieszczeniu, bo ja mam 23 i mi pasi, ale drugi ma 21, drugi ma 22, a jeden chce 25. I wystarczy tylko minimalnie podwyższyć tą krzywą grzewczą na przykład i zwiększa nam się temperatura. I niestety to trzeba poświęcić, powiedzmy tam, iść zobaczyć i podwyższyć, obniżyć, ewentualnie jak jest za wysoko obniżyć, czy po prostu przechyłą zrobić. Ale to się ma do tego, jak jest dzisiaj ciepło i jak będzie zimno, jak będzie minus 20. Tak. Więc tą drugą stroną też sobie podwyższamy, zaniżamy, zwiększając temperaturę, albo zmniejszając. Trzeba patrzeć, jak jest w domu, raz ustawiasz i masz spokój na zawsze. Proszę mi powiedzieć, bo pamiętam, że jeszcze rozmawialiśmy, bo pan testował tą pompę z temperaturą zbiornika. Jak to wyglądało? Ja akurat mam 300-litrowy zbiornik centralnej wody użytkowej. I ta pompa ma priorytet, i chyba wszystkie inne, z tego co zauważyłem między kolegami, na wodę użytkową. Jak jej mało, bach, zamyka tamtą, zawór się przestawia i pompka z pompy, tak, goni na ten zbiornik, wraca i goni i w kółko aż dogrzeje. Powiedzmy, że odbywa się to w 35 minut, tak jak teraz mam tutaj, jest to bardzo szybko. Ale proszę powiedzieć mi, bo jak pan miał ten piec na węgiel, to trwało to krócej, szybciej? Przy piecu na węgiel raz, że miałem mniejszy bojler. Tak. Najpierw tam 100-litrowy, później 150-litrowy i to był podwójny płaszcz. Tutaj mamy wężownicę, także też inaczej się to odbywa, ale widzę, że ta pompa jest bardzo mocna. Szybko to robi i na pewno nie dłużej niż piec węglowy 25 kW. Dzisiaj są wszyscy zadowoleni. Z wody, z ciepła. Nikt nie podkłada, nikt nie kupuje węgla, ani nie czyści pieca, ani popiołu nie wyrzuca. Tak, tak się sprawy mają. Kosztuje to 10 zł więcej albo mniej. Zobaczymy. Do tego panele. Rozumiem. Czyli ogólnie patrząc z zakupu pompy jest pan zadowolony? Ja, moja żona mega. Kolega, który ma pompę, inną pompę, ale też widzę, że jest zadowolony. No bo tak sytuacja do tego doprowadziła. Brak węgla, pewno bym jeszcze tak sztuką dłużej, a tak to mam problem z głowy. Teraz myślę, jak pieniądze zarabiać. Czy pompa sprawiała jakieś problemy? Ta wasza pompa zdecydowanie żadnego problemu. Nigdy się nic nie stało, nawet brakło kilka razy ten prądu. Sama odpaliła, tylko zwróciłem uwagę, nie mówię to po to, żeby mówić, bo nakręca kolega, tylko gdyby coś się faktycznie działo, to bym pewno powiedział.
Poza tym ta wasza pompa monoblok to jest gotowy produkt zrobiony w fabryce, tak? Tu nikt nie nabija gazu, nikt tego, tylko dołączyli dojście wody, wyjście wody, czujnik jakiś tam, prąd tutaj podłączyli na trzy fazy. Tak. I ona, tak jak była zrobiona w fabryce, tak hula. To jest prawda. No. Tutaj właśnie kolega dzisiaj dzwoniłem, nie mogę odpalić, mają problem u tego, co ty tam byłeś, bo po prostu chyba jest albo za dużo nabite, albo za mało nabite, albo mają za małą pompę. Nie może złapać temperatury. Ja tego problemu nie miałem. Poruszymy teraz temat, który jest bardzo ważny dla posiadaczy pompy ciepła. Chodzi o zużycie. Tutaj już pompa pracuje kilka miesięcy. Jest to jeden z pierwszych egzemplarzy, który został założony. I tutaj są konkretne wyliczenia. Proszę powiedzieć mi, jak w czasie tego użytkowania wyszło? Jak panu ta pompa zużywa prąd? Ja akurat nie miałem założonego licznika, takiego, który bezpośrednio mi mówi, ile pompa zużywa, bo mnie to tak naprawdę nie interesuje tak bardzo, jak zużycie, które płacę co pół roku, tak. Czy co rok. Był kolega, który całkiem z innej bajki spisał mi numery dwa dni temu. Ja dzisiaj, bo mi powiedział, jak to się robi, spisałem z dzisiejszego dnia. Tak. To jest dokładnie dwie doby, tak? Przeliczyłem to, po prostu różnicę z dwóch dni. Wyszło mi 96, dokładnie 2 kW. Czyli za dobę, połowę z tego, to wychodzi gdzieś 40... 3 kW. Nie, więcej. Nie, 48. 48 kW za dobę i tak jak mówię, telewizor tu, telewizor u góry, ekspres. Ekspres chodzi na okrągło dzisiaj. Do tego tak, zmywarka pewną raz była robiona. Dwie zamrażarki na dole, wszystko do kupy. Tak. To bardzo mało. Proszę powiedzieć mi... Bardzo mało, jeszcze przerwę, bo mój kolega ma 170 metrów i gdzieś 65 kW zużywa mu tylko pompa. Tak. Tylko pompa. I tak dalej, i tak dalej. Także ja wiem, że to jest mało, bo to pompa plus cały mój dom. Musimy powiedzieć, że mamy temperatury w dzień około 3 stopni na plusie, a w nocy gdzieś... Minus 2. Gdzieś spada właśnie. No, 0 minus 2, to jest taka... Tak. Czyli to jest taka przeciętna pogoda... Nie ma zimna. Zimowa. Mamy, dzisiaj jest 2 listopad? Grudzień? Chyba tak. Nawet nie wiem. No. 2.12. Tak. No. To jest ciepło. Ja wiem, że ta pompa, jak będzie minus 15-20, da sobie radę. Ja już to widzę. Niech się martwią ci, co mają 3 grzałki, tak jak mówiłem wcześniej, po 300 kilo jedna. Tak, po 3 kW. No. Lepiej, żeby się nie załączała. No tak. Dobrze. Bo mówimy o zużyciu prądu. Dla każdego to jest bardzo ważne. No tak, no to jest ekonomia jakby zakupu. I pieniądze. Tak. Ekonomia zakupu, ale eksploatacja i za to trzeba tam. Przy ostatnim filmiku, który kręciliśmy, zapytałem mojego rozmówcę, co by pan chciał przekazać albo poradzić ludziom. Jeśli chodzi o pompę ciepła. O pompę ciepła. No nic, że krok do przodu i wkraczamy w nową epokę. Pierwsza rzecz. Chciałem powiedzieć między innymi jeszcze jedną rzecz. Odnośnie chłopaków, którzy montowali waszą pompę. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, że jestem robolem. Całe życie wykończenie z wnętrz, elektryki, trochę hydrauliki, tynkowania. Wszystko, płytki przede wszystkim. Chciałem powiedzieć, że wasza firma, ta, która u mnie robiła, jestem mega zadowolony z wykonania. Dwa dni zostało to zamontowane. I to, jak wcześniej wspomniałem, wasza pompa wygląda zewnętrznie, jak ktoś się nawet nie zna, mega. Jest przepaść między tymi wszystkimi innymi, białymi, brudnymi i tak dalej. Bardzo cicha, szok. Słychać tylko powiew wiatru. No bo taka prawda jest. A czy jest różnica w cieple w domu, jaki był tak, pieca? To jest całkiem inna bajka. Na początku, we wrześniu, bo to już było we wrześniu odpalone, kaloryfery zimne. Raz ciepłe, raz zimne, tam od 28 do 30 stopni, tego się nie wyczudowało. Są zimne kaloryfery. Natomiast teraz są już ciepłe. Ta pompa sama z krzywej grzewczy ustawia sobie temperaturę. Było już 41, chyba dzisiaj jest 38, przy temperaturze tak 0,2 na plusie. Z 37, 38.
ale kaloryfery już są ciepłe wszystkie. Ale ciepło w całym domu jest inne. Dla mnie dużo bardziej komfortowe. Wszędzie jest jednakowa temperatura. Ja mam 23, bo tyle wszyscy chcą, ale pójdę w tamten rok, czy tutaj, wszędzie mam to samo. Takie naturalne. Same superlatywy, jeśli chodzi o tą pompę, bo mówię, ja nie znam pomp. Popatrzę, to mi się spodobało. Do tego stopnia, że wyrzuciłem stary piec, wszystko, chciałem mieć coś z innej epoki. I tak się stało. Thermatec. Proszę sobie popatrzeć na zdjęcie. I tak jest w rzeczywistości. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Prawda. Podejdziemy jeszcze za chwilkę do kotłowni, zobaczymy tam wyświetlacz. Nie ma problemu. I ustawienia pana, jeśli chodzi o krzyżą, bo to bardzo ciekawi naszych klientów, jak właśnie ustawić sobie to, żeby to dobrze chodziło. Bardzo prosto, tyle mogę powiedzieć. Ale to trzeba dotknąć. Będziemy za niedługo kręcić sam filmik z obsługi menu pompy. Wydaje mi się, że brakuje takiego czegoś, żeby ktoś mógł zobaczyć, co z tego urządzenia można wyciągnąć i jak to zaprogramować. I dzięki, że mi służyłeś pomocą, jeśli chodzi o tą krzywą grzewczą, takie orientacyjne rzeczy, jak włączyć, jak wyłączyć, no bo kurde, trzeba to wiedzieć też, takie podstawowe rzeczy, nie? No. Wszystko jest proste, tylko trzeba to wiedzieć, dotknąć po prostu, o, tylko tyle. Czyli warto się w ogóle dzielić takimi informacjami z innymi ludźmi. Na pewno tak. Ja już teraz wiem, bo tak, jeden kumpel pompę, jeden ma Nibę, którą chciałem ja. Mitsubishi wiedziałem, że dobra, ale był brak dostępności. Pana silnika nie chciałem, bo to by dla mnie radiomagnetofony w 80-tych latach. Naraz się trafiłeś ty, mówisz, zaszalej nowość. A, czynnik R290. Tu też jest krok do przodu względem tych innych pomp. I to mnie też tak w tym kierunku popchnęło. I mówię, do dnia dzisiejszego 3 miesiące wszystko jak najbardziej tak. No. A jak będziecie kręcić filmik za 15 lat, nie musi wytrzymać 20. Niech mi wytrzyma 15 lat bez, tak jak teraz. I będę happy. Dobrze, bardzo dziękuję. Zejdźmy do kotłowni, zobaczmy, co tam się dzieje na wyświetlaczu. Cały czas mówię prawdę. Tak jak jest. Nic nie ściemniam, bo nie mam z tym żadnego interesu. Tak, tutaj na tej ścianie właśnie znajduje się wyświetlacz od pompy, który pokazuje wszystkie dane pompy. I teraz proszę kilka słów powiedzieć. Wygląd science fiction. Taka prawda. Mam swój kod, kilka takich podstawowych rzeczy. Jaka temperatura, w ogóle bardzo prosta obsługa, intuicyjna, tak jak było opisane. I tak to pięknie wygląda, wszystko jest dotykowe. Ale żeby wejść właśnie w tą krzywą grzewczą, wchodzimy w parametry. Kod dla mnie jest taki, potwierdzamy i jesteśmy, tak wygląda ta nasza krzywą grzewczą. Możemy ten kąt obniżyć, podnieść tutaj czy tutaj. I tutaj na dole mamy temperatura dnia, czyli od 40 minus do 30 plus. A tutaj mamy temperaturę naszej pompy, jaką wodę ma robić. Akurat póki co dla mnie to pasuje tak, w tym momencie tak jak jest, bo przy zero temperaturze ona w tym momencie tutaj sobie przecina na 38 stopni i tym sposobem u góry mam 23 stopnie, bo tyle potrzebujemy my jako rodzina. I w zależności jak temperatura rośnie czy maleje, to albo się obniża, albo ta temperatura pompy wytwarza większą temperaturę i z automatu nam mocniej grzeje w tym w naszym domu. Trzeba po prostu poprzesuwać tutaj z prawej albo z lewej. Nie chcę tego zmieniać w tym momencie. No. I na czas obecny, tak jeszcze jak jestem przy głosie, to tak. Minus 0,8 na polu, temperatura na stronę północną. I wracamy do menu głównego i na temperaturę 0,6 stopnia na zewnątrz. Nasza pompa na wylocie ma 35,7 i to ona się zmienia, zwiększa, zmniejsza w zależności od tej temperatury zewnętrznej. Tak sobie możemy podglądać i ja na dzień dzisiejszy będę miał tak samo to w swoim telefonie, także nie muszę tu schodzić. Panie Januszu, chciałbym bardzo podziękować za gościnę, za swojskie jedzonko, za wyśmienitą kawę espresso, za herbatę z miodem i w ogóle taką dobrą polską gościnę. I życzę, żeby pompa dobrze się sprawowała, żeby mało prądu brała i żeby pan był z niej zawsze zadowolony. Z mojej strony mogę powiedzieć tak, że nie zostałem naciągnięty ani o tyle z pana strony. Każdemu polecam pana Marcina,
żeby znalazł się w takich rękach opiekuńczych i prawdziwych. Bo dzisiaj są ciężkie czasy i można się nadziać. To, co mówią w telewizji, to też mówią prawdę. Ja jestem bardzo zadowolony i dziękuję ślicznie. Dziękuję. Słusznie, z zadowoleniem wydane moje pieniądze. Dziękuję, miło mi to słyszeć.